Marcin Wiku, dzień dobry, to jest telewizja w Polsce.pl, a teraz naszym gościem specjalnym jest pani Beata Szydło, wicepremier numer 1 na liście PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu 10, Małopolska, Świętokrzyskie. Dzień dobry, pani premier. Pani premier, w Jasionce pod Rzeszowem pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, apelował o gryzienie trawy, żeby obronić polskie rodziny i dzieci. Czy w ten to sposób zarysowała nam się taka linia sporu, która będzie trwała do końca tego maratonu wyborczego? Ostatnie wydarzenia, szczególnie tutaj w Warszawie, aktywność prezydenta Trzaskowskiego, próba wprowadzenia do szkół, do wychowania dzieci właśnie tych treści związanych z afirmacją LGBT, pokazują, w którym kierunku pójdzie oś sporu w tych kolejnych miesiącach. I tak, to są wybory o bardzo wysoką stawkę. To są wybory zarówno te majowe, jak i te wybory jesienne, o stawkę taką, czy będziemy wolnymi ludźmi, czy będziemy mogli decydować o wychowaniu swoich dzieci, czy będziemy mieli wpływ na to, w jaki sposób właśnie szkoła będzie propagowała różne treści wprowadzane do podstawy nauczania, czy też będziemy poddawani presji z jednej strony poprawności politycznej, z drugiej strony bardzo fałszywie rozumianych nowoczesnych metod kształcenia, czy też jak niektórzy chcą takich tematów europejskich, to wszystko, które są, co pani mówi, to jest mydlenie oczu. To jest bardzo jakby prosty wybór, albo jesteś za, albo jesteś przeciw. Można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski trochę tutaj zagrał w waszej drużynie. Tak, to jest wybór pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, czyli tą partią, która jest partią wolności, partią, która pokazuje, że rodzina jest najważniejsza, która pokazuje, że rodzinę trzeba wspierać, że z rozwoju gospodarczego mają prawo czerpać i korzystać wszyscy Polacy, że chcemy, żeby Polska była państwem, które jest bezpieczne, które się rozwija, które daje poczucie właśnie takiej godności jego obywatelom, czy też wybieramy pomiędzy koalicją dość egzotyczną, nazywającą się koalicją europejską, która tak naprawdę jest, ma jeden cel, zniszczyć to, co głosi Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ uderzanie w Prawo i Sprawiedliwości i tylko i wyłącznie koncentrowanie się w tej chwili na walce z Prawem i Sprawiedliwością, a obnażyło, że ta grupa dość na zasadzie takiej przypadkowości, ale łącząca właśnie to, że jest przeciwko PiS-owi, nie ma żadnych innych propozycji. Albo nie być dla tych, którzy chcą być obywatelami wolnymi, godnie żyjącymi obywatelami, którzy wiedzą, że tutaj w Polsce mogą się czuć bezpiecznie. To, co w tej karcie LGBT jest takie najbardziej poruszające, to, co działa najbardziej na wyobraźnię, no to jest edukacja dzieci, również tych malutkich, gdzie mówi się o tym, że trzeba ich uczyć seksualizacji, uczyć jakby świadomości własnego ciała. Oczywiście jest taki odpór, trochę pokraczne tłumaczenie opozycji, że uczy czym jest na przykład zły dotyk, ale też ja już dawno od tak wielu polityków nie słyszałem jasnej deklaracji, ręce precz od moich dzieci. Rzeczywiście tak, tym bardziej, że sami przedstawiciele samorządu warszawskiego teraz chyba zorientowali się, że może poszli za daleko i próbują odwracać kata ogonem i tłumaczyć, że tak nie do końca chodzi o to, o czym wszyscy zaczynają mówić, bo przecież dzisiaj też słyszałem taką wypowiedź jednego z przedstawicieli tutaj z samorządu warszawskiego, iż przecież nie do końca jeszcze wiadomo, o co chodzi, nie wszystko to jest doprecyzowane. No więc proste pytanie, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, niedoprecyzowane macie panowie przepisy, to po co to wprowadzacie? No, zalecenia WHO są jasne i doprecyzowane. Zalecenia WHO są jasne, są doprecyzowane. My mówimy, Prawo i Sprawiedliwość mówi jasno, my jesteśmy za tolerancją. My podkreślamy, że tolerancja jest w życiu publicznym, w życiu społecznym, w życiu politycznym jedną z podstaw rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Ale w tym przypadku, czyli w przypadku wprowadzania tych przepisów przez Warszawę, przez miasto Warszawę, przez samorząd warszawski, nie mamy do czynienia z tolerancją, tylko mamy do czynienia z afirmacją zachowań, które powinny być po prostu odrzucone ze względu na dobro dzieci. Jak to się stało, że taki temat ideologiczny, który zazwyczaj był tematem zastępczym, gdzieś się pojawiał przy kampanii wyborczej, ale był jednak tematem zastępczym, teraz stał się takim głównym tematem? Dlaczego to wypłynęło w Polsce akurat teraz? To jest jakiś nacisk europejski również?
Być może, że niektórzy rozumieją źle, rozumieją i pojmują wolność i właśnie europejskość. No tak, bo hasła wolności są ciągle tutaj gdzieś wykrzykiwane. Tak, te są bez przerwy wykrzykiwane, natomiast tak naprawdę wydaje mi się, że być może pan prezydent Trzaskowski i jego ekipa no, zrobili tutaj niedźwiedzią przysługę swoim kolegom z Koalicji Europejskiej. Ale ja tu w przypadki za bardzo nie wierzę, dlatego że takich głosów różnego rodzaju popierających właśnie tego typu projekty, propozycje pojawiały się wcześniej już w gronie polityków i Platformy, i samej Koalicji Europejskiej przecież wcześniej. No jeżeli spojrzymy na ten zespół, no to tam są ludzie i ugrupowania, które wręcz afirmowały takie projekty wcześniej, więc jeszcze raz chcę podkreślić, to jest wybór między tym, czy będziemy mogli decydować o wychowaniu swoich dzieci, o tolerancji, o tym, czy będzie poszanowanie różnego rodzaju chęci przedstawiania swoich poglądów, czy też będzie wręcz odwrotnie. Będziemy pod presją tych, którzy będą próbowali w imię źle pojmowanej czy fałszywie pojmowanej europejskości wprowadzać takie projekty do na przykład polskiej szkoły. Pan profesor Ryszard Legutko, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, z którym rozmawiałem w poniedziałek tutaj w studiu w Polsce.pl, mówił, że taka się staje po prostu Europa, że ta ideologia, ta homopropaganda jest wpychana w każdy najdrobniejszy, nawet wydawałoby się niesklejalny z tym element naszego życia. Tak, no i jest to realizowane pod hasłami właśnie tolerancji, wolności, otwartości. Wszyscy ci, którzy się sprzeciwiają tym homolobby i różnego rodzaju tematom związanymi właśnie z taką nachalną seksualizacją, z afirmacją tych zachowań, są pokazywani jako ci, którzy są właśnie zaściankowi, czy są przeciwni Europie. To są bzdury, ale niestety one często powtarzane i ciągle powtarzane, jak na zasadzie kropla drąży skałę, gdzieś tam się zaczynają odkładać w świadomości niektórych przynajmniej grup. Więc naprawdę powinniśmy tutaj zdecydowanie po pierwsze tłumaczyć, o co chodzi, pokazywać, jakie są zagrożenia. Myślę, że wiele osób, które w Warszawie tutaj spotkały się z tymi propozycjami pana prezydenta Trzaskowskiego, kiedy zapoznały się, kiedy miały okazję przeczytać chociażby właśnie zalecenia WHO, pewnie mocno się zdziwiły i są przerażone. Więc poprzez fakty, pokazywanie, dokładnie tłumaczenie możemy tutaj naprawdę próbować też obnażać całe to zakłamanie tej grupy, która próbuje w tej chwili w Polsce przeprowadzić taką rewolucję dążącą właśnie do wyparcia tego wszystkiego, co jest związane z wartościami, z tym, czym dla Polaków jest, co jest ważne, ale co jest też synonimem wolności i naszej tożsamości na rzecz właśnie jakichś takich dziwnych ideologii. I tak jak mówiłem wcześniej, no dla Prawa i Sprawiedliwości to chyba dobrze, bo ten wybór staje się prosty. Albo jesteś za tym, albo jesteś przeciwko temu. No ja wolałabym, żeby to nie działo się naprawdę. To znaczy, żeby rzeczywiście polskie dzieci nie były zagrożone i polska szkoła nie była zagrożona takimi pomysłami. I to jest też odpowiedzialność samorządowców, którzy przecież wspólnie, bo ta polityka oświatowa nie jest realizowana tylko przez rząd, tylko dzielimy się tym wspólnie z samorządami. I dobrze by było, żeby każdy, kto odpowiada za oświatę, kto odpowiada za realizację procesu edukacyjnego, miał tę świadomość, że naprawdę musi tutaj wykazać się ogromną empatią i przede wszystkim ma mieć na dobro dzieci na względzie. Może to są takie trochę strachy na lachę. No przecież wiadomo, że bez Ministerstwa Edukacji Narodowej, bez kuratorium, bez rodziców do szkoły nic takiego nie zostanie wprowadzone. Chcę podkreślić jeszcze raz, to no nie tylko kuratoria, nie tylko ministerstwa, ale również samorządy mają tutaj ogromną rolę. No poza tym to jest kwestia oczywiście tego, co będzie działo się po kolejnych wyborach, dlatego że jeżeli przyjdzie do władzy ekipa, która dzisiaj proponuje takie projekty tutaj na przykład w Warszawie, jeżeli ci politycy znajdą się u steru władzy w Polsce, no to należy się spodziewać, że propozycje wprowadzania tej nauki seksualizacji do podręczników szkolnych i propagowania tego we wszystkich placówkach oświatowych stanie się normą. Czyli w zasadzie w tym momencie pani trochę innymi słowami powiedziała to samo, co prezes Kaczyński w Jasionce. Jeśli wybory wygrają nasi przeciwnicy, to nie będzie tak, jak było, tylko będzie jeszcze gorzej.
Będzie jeszcze gorzej i widać, że do tej koalicji anty-PiS dołączają kolejne ośrodki, jak chociażby Gazeta Wyborcza, która dzisiaj publikuje też sondaż, w którym już daje zwycięstwo koalicji antypisowskiej i trzyma kciuki za to, żeby się to powiodło. Ja tylko tego nie popsuć, pisze Jarosław Kurski. Tylko tego nie popsuć, a przypomnę, że kilka dni temu Gazeta Wyborcza, ta Gazeta Wyborcza również by publikowała taki materiał dotyczący naszych programów społecznych przygotowanych przez rząd, nazywając je rozdawnictwem, marnowaniem pieniędzy. Potem sama się z tego wycofała i przepraszała, no ale to pokazuje, jaki jest stopień napięcia w tamtym obozie i wszystkie ręce na pokład zakrzyknięto i tak się dzieje trochę. No tak, skoro pani wywołała ten sondaż, rzeczywiście Koalicja Europejska 35%, Prawo i Sprawiedliwość 33%, później Wiosna, Roberta Biedronia 11% i Kukiz 15,7%. Warto przytoczyć, skąd ten sondaż się wziął. To sondaż Liczymy się z Polkami, Kantar Millward Brown, na zlecenie Wysokich Obcasów. Wiadomo, że w takich sondażach zawsze są ważne te pytania wprowadzające, bo to jakoś potem respondenta ustawia, więc myślę, że został solidnie sprofilowany ten wynik, żeby wyszło, żeby te 2 punkty procentowe udało się wyszarpać. Dużo wysiłku, a zaledwie 2 punkty procentowe, można by powiedzieć sarkastycznie. Natomiast oczywiście każdy sondaż należy traktować poważnie, należy go analizować. Sondaże będą się zmieniały do wyborów jeszcze wielokrotnie. Natomiast trudno wierzyć w rzetelność tego sondażu, czytając chociażby jego opis, czy też komentarze pojawiające się w tej gazecie. Ostateczny sondaż będzie oczywiście przy urnie i my, chcąc zwyciężyć, musimy pamiętać o tym, Prawo i Sprawiedliwość, że czeka nas ciężka praca i nie możemy odpuścić ani jednego dnia, ani jednej godziny, bo takie są te wybory. Każda kampania wyborcza uczy pokory i trzeba w nią włożyć dużo pracy, żeby zwyciężyć. I tak będziemy na pewno też prowadzili i tę kampanię. Natomiast w tym sondażu zastanawiające jest wiele oczywiście tych pojawiających się informacji. Zobaczymy. Ja jestem spokojna i myślę, że nawet jeżeli Gazeta Wyborcza już tak właściwie bez jakiegokolwiek ukrycia dołączyła do koalicji anty-PiS, włączyła się w tą koalicję europejską, jest tubą propagandową tego zespołu, no to pewnie takich sondaży, czy analiz, czy komentarzy będzie jeszcze w przyszłości sporo. A jak to, że politycy tak, no jakby sondaże dla siebie dobre trochę wywyższają, te trochę słabsze trochę pomniejszają. Czy w takim momencie kampanii wyborczej w ogóle sondaże można traktować jako jakąś miarodajną próbę? Czy to nie jest po prostu narzędzie do osiągania swoich celów? No bo ten sondaż, mam wrażenie, ma być takim punktem odbicia, że oto coś się odwróciło i już idziemy w kierunku pokonania Prawa i Sprawiedliwości. Ja już czytałam dzisiaj gdzieś, spotkałam się z tytułami, że pierwszy raz PiS jest zrzucony z podium zwycięzcy i tak dalej. Ja sporo miałam doświadczenia, mam doświadczenia, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą i pracuję w kampanii wyborczej nie od dzisiaj. Nawet mam na swoim koncie również i prowadzenie kampanii wyborczej i obserwuję sam przebieg kampanii, również to, co dzieje się z sondażami w tym czasie. I muszę powiedzieć tak, że o ile moja wiara w sondaże i w prawdziwość sondaży jeszcze kilka lat temu była spora, to w tej chwili jest coraz mniejsza. No pani mówi o kampanii Andrzeja Dudy, no tamte sondaże to były w ogóle odwrócone no więc w drugą to jest stronę. To jest najlepszy przykład. Pierwszy sondaż Andrzeja Dudy, który dawał mu bodaj 6%, a Bronisław Komorowski miał ponad 80% wtedy. Kiedy Bronisław Komorowski pytał, który to Duda, czy który Piotr, to czy Duda, Andrzej. Tak, to więc to pokazuje, no, przy sondażu trzeba wiedzieć, jakie są zadawane pytania, jakie się metodologie stosuje i tak dalej. Więc tu myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, dla polityków sondaże są pewnym punktem odniesienia i na pewno czytamy je, analizujemy, zastanawiamy się nad nimi. Natomiast nie zastąpi ciężkiej pracy w kampanii, dobrej strategii, konsekwencji i kontaktu z wyborcami nawet najlepszy sondaż. W Tygodniku Sieci 2 tygodnie temu pani apelowała do tego, żeby nie rozdzielać wyborów tych do Parlamentu Europejskiego od jesiennych i też jakby taką no, ważną próbą dla Prawa i Sprawiedliwości mają być te pierwsze wybory. Pani mówi wprost, musimy wygrać maj, żeby wygrać jesień.
Jestem o tym przekonana, że tak jest, dlatego że ten cykl wyborczy tak się nam ułożył w tym roku, że praktycznie przechodzimy z jednej kampanii w drugą. Wybory majowe te do Europarlamentu są bardzo ważne, dlatego że one są tym pierwszym krokiem. My w tym, można powiedzieć, że w tym roku startujemy właśnie w takiej konkurencji, gdzie będziemy mieli taki dwuskok i musimy wygrać ten pierwszy, żeby wygrać drugi. Ważne wybory i też trudne wybory, dlatego że wielu ludzi nie ma takiego poczucia, że ta Bruksela jest dla nich równie ważna jak to, co dzieje się tutaj w Warszawie. A te wybory są majowe ważne z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości, że to jest ten pierwszy etap, który potwierdzi bądź nie, ja wierzę w to głęboko, że potwierdzi dobry wybór Polaków sprzed 4 lat i przede wszystkim no, zostaniemy po raz kolejny, utrzymamy mandat zaufania, co będzie niezwykle ważne, bo ekipa rządząca będzie się musiała sprawdzić i potwierdzić, czy to, co przez 4 lata robiliśmy, spełnia oczekiwania Polaków, czy jesteśmy wiarygodni, czy dotrzymujemy słowa i czy wreszcie ten model zmian w Polsce, który zaproponowaliśmy, jest akceptowalny. No te wybory będą też trochę bardziej miarodajne niż wybory samorządowe, gdzie każdy w zasadzie mógł sobie ogłosić, że coś wygrał. Zdecydowanie tak, tym bardziej, że też w wyborach samorządowych startują i lokalne samorządy, lokalne komitety i to jest bardziej głosowanie na tych ludzi, którzy tam są zaangażowani w te lokalne sprawy, więc to są nieco inne wybory. Ale też te wybory majowe są ważne i z tego powodu, że dzisiaj w Brukseli, w tej chwili, i też po tym wyborze, który nastąpi w maju nowego Parlamentu Europejskiego, sprawy nasze polskie, bieżące sprawy tutaj każdego z nas będą tak samo ważne, będzie rozstrzyganie tych spraw tak samo ważne właśnie w Brukseli jak w Warszawie. Można by powiedzieć, że ta Bruksela do Warszawy nam się bardzo zbliżyła przez ten ostatni okres. Bardzo często o tym nie pamiętamy, jakby nie dostrzegamy tego, że to, co jest w Unii Europejskiej ustalane, odbija się na moim codziennym życiu, a przecież chociażby takie proste sprawy, jak na przykład kwestie związane czy to z infrastrukturą, z inwestycjami, ale takie codzienne, bliskie. Bardzo często narzekamy, że produkty, które kupujemy my w Polsce, mimo że są tego samego producenta, który sprzedaje na rynku na przykład niemieckim, są dużo gorszej jakości niż te w Niemczech. Skąd to wynika, zastanawiamy się. Ano również i z tego, że takie regulacje europejskie, a nie inne są podejmowane. Więc naprawdę ważne wybory i z punktu widzenia politycznego, i z punktu widzenia takiego codziennego funkcjonowania. I warto, żeby każdy z nas zdał sobie z tego sprawę, bo tak jak mówię, no my Polacy w większości nie czujemy tego, że te sprawy nasze codzienne są tam zależne od Brukseli, a musimy zacząć sobie zdawać z tego sprawę, że tak właśnie jest. Pani premier, pani obecna funkcja to jest wicepremier i przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Czy gdyby pani uzyskała mandat europosła, to taka funkcja w polskim rządzie będzie nadal utrzymana? Będzie kontynuacja tej pani pracy? To będzie decyzja przede wszystkim pana premiera, bo to pan premier odpowiada za funkcjonowanie rządu, oczywiście w uzgodnieniu z kierownictwem politycznym Prawa i Sprawiedliwości. Decyzje dotyczące ewentualnych zmian w rządzie będą pewnie niebawem ogłoszone. To znaczące zmiany nam się szykują, bo i pan Joachim Brudziński, i pani Anna Zalewska startują, to ministrowie obecni. No tak, dwóch ważnych ministrów ma szansę na uzyskanie mandatu. Stąd się wzięła akcja ewakuacja ogłoszona przez opozycję. Tak, ta akcja ewakuacja dość zabawna, dlatego że na listach opozycji jest cały kwiat, można powiedzieć, przeszły i byłych premierów, ważnych ministrów, postaci, które można powiedzieć, od prawa do lewa. Tak. Mhm. Prawo się zatrzymało troszeczkę już bliżej lewa, ale jeżeli bierzemy pod uwagę chociażby konserwatywny, przynajmniej z nazwy PSL, a do tego kilku polityków, którzy kiedyś pełnili ważne funkcje w PZPR-ze i oni dzisiaj są razem na listach. Do tego dołożymy jeszcze paru polityków z ugrupowań właśnie takich mocno liberalnych. No to rzeczywiście dość ciekawa mieszanka. Dzisiaj w Brukseli potrzebna jest naprawdę silna ekipa ludzi przygotowanych, ludzi wiedzących, że nasze polskie sprawy tam
muszą być również rozstrzygane i trzeba dbać o polskie sprawy. Musi być to ekipa, która będzie chciała współpracować z rządem i która będzie tą współpracę przedłużała właśnie na ten poziom brukselski. Ja pamiętam swoje kontakty z politykami, obecnymi politykami, europosłami do Parlamentu Europejskiego z Platformy, którzy przecież są w tej chwili w tej grupie, która ma większość w Europarlamencie. I pamiętam doskonale, kiedy byłam premierem, w jaki sposób oni nie reprezentowali, powiem, naszych polskich interesów i nie chcieli współpracować z rządem, a wręcz odwrotnie uderzali w polski rząd i, jak to się już tak powszechnie, kolokwialnie mówi, po prostu zajmowali się donoszeniem na Polskę. Taka ekipa wiele nie zdziała, tylko po prostu szkodzi. Dzisiaj chcemy pokazać, że polskie sprawy są ważne i w Brukseli, i w Warszawie, dlatego potrzebna jest mocna drużyna. A jak pani przyjmuje słowa Jacka Saryusza-Wolskiego, który mówi o pewnej uldze, że już nie jest w tym obozie targowicy? Mało to eleganckie mimo wszystko. Mówi nie o swoich przeszłych kolegach w ten sposób. Ja mam bardzo dużą sympatię do pana europosła Jacka Saryusza-Wolskiego, dlatego że no trochę przeżyliśmy wspólnie przy okazji głosowania na przewodniczącego Rady Europejskiej w Brukseli, ale wcześniej, kiedy miałam okazję być w Brukseli, w Strasburgu i reprezentować Polskę na debacie zorganizowaną na temat Polski właśnie po takim donoszeniu przez kolegów byłych już pana europosła Saryusza-Wolskiego, kolegów z Platformy. Ja poprosiłam wtedy o spotkanie ze wszystkimi europarlamentarzystami z całej delegacji Polski, żebyśmy przed tą debatą no, porozmawiali ze sobą i też chciałam... Ze wszystkimi frakcjami. Ze wszystkimi frakcjami i chciałam, żeby też pewne rzeczy wspólnie podjąć, bo to są nasze polskie sprawy, nasz polski interes, a nawet jeżeli różnimy się politycznie, to na forum międzynarodowym polska delegacja powinna mówić jednym głosem. I wtedy była dyskusja, politycy Platformy zachowywali się właśnie w taki sposób mocno krytykujący, uderzający i w rząd, i w zmiany, które w Polsce wprowadzamy, ale tak naprawdę uderzali przecież w Polskę. I wtedy pamiętam, pan europoseł jeszcze wówczas w delegacji IPP, pan Jacek Saryusz-Wolski wstał i powiedział, że nigdy nie dopuści, nie podniesie ręki przeciwko Polsce. Dla mnie to było ogromne wrażenie i chapeau bas. Jest to polityk z ogromnym doświadczeniem, broniący interesów Polski i całą swoją właśnie pracą pokazujący, jak należy, jak powinien pracować polski europoseł. Panie premierze, tak na koniec zapytam jeszcze, pani ma jakieś takie własne, osobiste ambicje związane z Brukselą, ze Strasburgiem, bo tak jako premier pani tam doznała, można powiedzieć, wielu przykrości. Była pani wściekle atakowana tam na forum Parlamentu Europejskiego. To nie jest tak, że pani tam teraz jedzie i mówi, a teraz to wam pokażę? Ja myślę, że mimo tych ataków i też bardzo często politycy Platformy próbują pokazywać głosowanie nad wyborem Donalda Tuska jako przegraną czy porażkę i próbować 27 do 1, tak. A ja mówię 1 do 27, bo racja była po mojej stronie i im dłużej, ja uważam, że ja wygrałam tamto głosowanie. Wygrałam je przede wszystkim też dlatego, że zrozumieli partnerzy moi przy stole tym właśnie w Radzie Europejskiej, poszczególnych szefowie poszczególnych państw, że oto stało się coś, czego nie powinno w ogóle, co nie powinno się zdarzyć, dlatego że nasz argument był jasny i prosty. Państwo, które deleguje, państwo, którego reprezentant ma stanąć na czele ważnej instytucji unijnej, powinno mieć akceptację swojego, taki delegat powinien mieć akceptację swojego państwa i tak jest we wszystkich innych przypadkach, bo przecież na szefów chociażby Komisji Europejskiej czy na komisarzy to rządy aktualnie sprawujące władzę w danym kraju delegują swoich przedstawicieli. W tym jednym przypadku nie ma żadnych reguł i wówczas szefowie państwa, była to przypomnę prezydencja maltańska, podjęto taką decyzję i wpisano to do protokołu, że trzeba ustalić również i tu reguły i zasady wyboru przewodniczącego. Z tego, co wiem, do dzisiaj ich nie ustalono.
Więc na pewno bardzo chętnie zapytam, kiedy znajdę się już w Brukseli, a cóż z tym wyborem na przewodniczących Rady Europejskiej. Ale wtedy też chcę jeszcze, kończąc ten wątek, powiedzieć tak, że ja miałam moje potem pobyty w Brukseli po tym głosowaniu i po tym już przecież wielokrotnie bywałam i spotykałam się z szefami rządów. Widać było, że na nich to zrobiło wrażenie i że z szacunkiem zaczęli podchodzić do tego, co my proponowaliśmy. Oni wiedzą, że tam stało się coś nie tak. Silna reprezentacja w Brukseli Polski tak czy inaczej jest potrzebna. Beata Szydło, dziękuję pięknie. Wicepremier Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości gościła w studiu telewizji w Polsce.pl. Za chwileczkę wraca do państwa Edyta Chołdyńska. Zapraszam, zostańcie z nami.